dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w czwartek, a skoro czwartek, to czas porozmawiać o siatkówce. Ja nazywam się Gabriel Waliszko, kłaniam się nisko, a ten program nosi tytuł As Serwisowy. No to są z nami oczywiście Asy, Milena Sadurek, witamy serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jest też Daniel Pliński, prosto z Łodzi. Dzień dobry. Cześć, Daniel. Państwu. Witaj, jak z tymi asami u Was? Milena, ile Daniel miał asów w trakcie swojej kariery? Na pewno się przygotowałaś. No na 100%. Ja wiem, że miałam dużo, bo ja miałam bardzo dobrą zakrywkę, tak skromnie mówiąc. Ja znalazłem, że w ostatnim swoim sezonie we Wrocławiu zaserwowałaś 39 razy w trakcie sezonu asa. Naprawdę? Asa, tak. Myślałem, że 39 razy zagrywkę wykonała, czyli... A myślałem, że w karierze. Raz przegrywałyśmy z zespołem z Rzeszowa 2-0 i 24-17. Weszłam na zagrywkę. I wygrałaś. I wygrałyśmy to spotkanie. A Daniel, u ciebie jak z tą pamięcią co do asów a propos? Między 300 a 400? 344 asy na polskich parkietach, tak. 18 sezonów. No to mi mówisz, przygotowaliśmy 39 ale w jednym sezonie. Ale w jednym sezonie. U ciebie. Ale to gdybyś pomnożyła razy liczbę sezonów, to myślę, że wynik byłby przyzwoity. Tylko to był Milena najlepszy sezon. Najlepszy. A ile było sezonów Milena na parkiecie, pamiętasz? 15. 15 razy 39, to będziemy liczyć, może się doliczymy. Wiem, że jest rano, Daniela, wyliczy. Na koniec programu. Milena, ty pewnie teraz z głową bardziej w domu, czy nie? Jak tam Miłosz? Gratulacje przy okazji właśnie. Dziękuję. 3 tygodnie temu przyszedł na świat. Miłosz, jak z jego wzrostem? Tak, jutro będzie 3 tygodnie. Bardzo dobre parametry. 60 centymetrów. Oj, to będzie środek, jak Daniel. Środek, absolutnie. Tak, 4300 wagi. O, bardzo, no kawał chłopa, tak, naprawdę. Bardzo długie palce, więc... Teraz jeszcze myślę, może piłka ręczna na przykład. Ale będziesz mu wybierać, czy dasz nie, pole do popisu? Nie, absolutnie. Będzie robił, co będzie chciał, byleby był szczęśliwy. Wyspana, widzę, jesteś uśmiechnięta, nie, jest dobrze. To makijaż profesjonalny. No, 3,5 godziny snu dzisiaj, więc tak dla mnie to jest całkiem... Aż 3,5. Tak, całkiem nieźle, ale uśmiech na twarzy dziecka rekompensuje wszystko. No, nie jest łatwo, ale daje sobie radę. No tak, z tym wzrostem, to ja się oczywiście też zgodzę, z tym wzrostem różnie bywa. Pamiętam, moja córka urodziła się mając 49 cm, a teraz jest najwyższa wśród swoich rówieśniczek, więc no, może być różnie oczywiście, jeśli chodzi o wzrost, natomiast i potem o te warunki. Natomiast Daniel, ty masz dwie córki, prawda? Tak jest. Już troszkę starsze niż syn. Daniel trochę wcześniej zaczął. 13 lat, niedługo 14, starsza skończy 1,75 m. Teraz 13-letnia? 13-letnia zaczyna. Aha. Coś no, tam łapać bakcyla. 1,75 m? Tak, i próbuje grać w siatkówkę, teraz chce grać, ale młodsza córka, za to 7-letnia. Trenuje w mojej akademii i powiem szczerze, kiedy wracam z zajęć, ona przychodzi do mnie z piłką i chce dalej trenować. 20-21, więc... Ta widać, że chce bardzo... Przejdzie. Nie sądzę, uparta jest. Starsza tak do sportu nie lgnęła, ale teraz widzę, że coś tam się zaczyna dziać u niej w głowie i chciałaby troszkę podbijać siatkówkę. No, ale to właśnie to, że zawsze zazdrościłyśmy siatkarzom, że oni mogą wcześniej zacząć te swoje przygody z ojcostwem niż my z macierzyństwem, bo jednak profesjonalny sport nas bardzo, bardzo ograniczał. Chłopaki zawsze mieli to ułatwione zadanie, dlatego teraz już masz prawie dorosłe córki. No, ale są siatkarki, które podczas kariery urodziły dzieci, wróciły i zostały na przykład MVP Ligi Mistrzów. No, Milena ma chyba taki plan, tak? Tak, MVP Ligi Mistrzów, no, jak najbardziej. Ale, jeszcze w tym roku mam takie plany ale na ten sezon. Małgorzata Glinka tak miała. No tak, dziecko, to są pojedyncze przypadki. Tak. Wielkie osobowości. Słuchajcie, będziemy rozmawiać oczywiście o tej bardzo poważnej siatkówce, głównie o fazie grupowej Ligi Mistrzów. Natomiast jeszcze jedno pytanie a propos tych spraw właśnie, jeśli chodzi o swoje pociechy, o geny. Jak to według Was jest? To są predyspozycje? Najbardziej się liczą? Czy później jednak towarzystwo, gdzieś to takie zauroczenie się sportem, dyscypliną, czy jeszcze coś innego, czy trochę właśnie rodzina? Co najbardziej decyduje, jak to było u Was, że wybiera się właśnie sport, tutaj akurat siatkówkę? Ja akurat próbowałem każdej dyscypliny. Do siatkówki trafiłem, kiedy miałem 14-15 lat. Czyli dosyć późno. Dosyć późno, bardzo późno. Jak zwykle, jak większość młodzieży grałem w piłkę nożną, ale też kręgle, koszykówka, wszystkiego się dotykałem. A w piłkę gdzieś czytałem do dzisiaj, tam gdzieś na stoperze występujesz, tak? Dobrze, to powiedzieć, że występujesz. Występujesz. Nie, staram się grać, ale niestety nie zawsze mi to wychodzi. Ale wydaje mi się, że jakoś dzieci zostają zarażone przez to, co rodzice robią przez całe życie. Ale myślę, że najważniejsze
talent talentem, ale myślę, że chęć do pracy, myślę, że to jest podstawowa rzecz i jeżeli dziecko chce się rozwijać, obojętnie w jakiej tam dziedzinie życia, kiedy będzie pracowało, te efekty przyjdą za jakiś czas, takie jest moje zdanie. No, ja się zgadzam z Danielem, że rodzice mają ogromny wpływ na to, co dzieci będą robić. U mnie było tak samo, to moja mama zaszczepiła mi miłość do siatkówki. Nie grała ona profesjonalnie, ale ona zawsze kochała ten sport. Oczywiście gdzieś tam w szkole sobie pogrywała, ale cały czas u mnie była tylko siatkówka. Siatkówka, żadnego innego sportu, w żadnym innym sporcie nigdy nie było mamy, więc od najmłodszych lat, od tych wszystkich SKS-ów, kiedy zaczęły to się w trzeciej klasie podstawówki, to ja od razu uczestniczyłam w takich zajęciach. No dobrze, to już znamy te początki, jak to u was wyglądało, to teraz no, musimy oczywiście poopowiadać sobie o tym, co widzieliśmy w tych ostatnich dwóch dniach, a szczególnie ty, Danielu, nam pewnie będziesz tutaj sypał jak z rękawa różnymi anegdotami, bo byłeś na miejscu w Łodzi. Dwa spotkania, zacznijmy od tego świeższego, czyli wczorajszego meczu Grot Budowlanych Łódź. Pokonują fińskie Salo. Jakie są twoje wrażenia? Był też taki debiut chyba w twoim wykonaniu, prawda? Jeśli chodzi o malowanie, o analizę tych akcji, ale widziałem, że poszło dobrze, bardzo dobrze. Ale też debiut z żeńską siatkówką. Pierwszy raz się spotkałem i miałem opowiadać o żeńskiej siatkówce. Powiem szczerze, że dwa mecze dobre w Łodzi. Wczorajsze spotkanie, dwa sety, genialne w wykonaniu moim zdaniem Budowlanych Łódź. Później, pierwszy i drugi. Pierwszy i drugi, dokładnie. Później zaczęły się dziać rzeczy, które nie powinny się zadziać moim zdaniem. I było bardzo nerwowo w czwartym secie. Trzeba też pamiętać, że Budowlane Łódź cały czas szukają swojego rytmu jakiegoś meczowego. Ostatnio w naszej lidze przegrały w Rzeszowie. Niezbyt lekkim, 0-3 w dwóch setach. Drugim i trzecim bardzo walczyły, 22-23. Też sporo zmian, trzeba o tym powiedzieć, prawda? Dokładnie. W tej drużynie po poprzednim sezonie nie ma przecież Brakocewicz, nie ma Stoltenborg, nie ma Stysiak. Pojawiły się nowe nazwiska. Polańskie nie ma. Polańskie właśnie. Jak ty oceniasz? No, ten jeden set, o którym mówisz, trzeci, prawda? Tam trener Krzysztofowicz dał pograć zmienniczką i przegrana nastąpiła do 18. Na pewno ta partia gdzieś idzie w zapomnienie, no, ale też trener pewnie szuka, prawda, tych właściwych ustawień i wyborów. Szuka, absolutnie, ale rozmawialiśmy przed meczem właśnie o tej sytuacji danej. Przyjeżdża mistrz Finlandii i co zrobić na przykład po dwóch setach, kiedy drużyna wygrywa bardzo gładko. Ja powiedziałem, że można zrobić jedną zmianę, maksymalnie dwie zmiany. Z tego względu, kiedy drużynie idzie bardzo dobrze, te rezerwowe chodzą na boisko, one najlepiej nie będą grać. One mogą tylko to zepsuć, to co zrobiły zawodniczki szóstkowe. I niestety w tym meczu tak się zadziało, to się wydarzyło. I trener Krzysztofowicz wrócił w czwartym secie do pierwszej szóstki i ta szóstka pierwsza już tak dobrze nie grała po tych zmianach, po tych korektach, które nastąpiły w trzecim secie. Dlatego w siatkówce cały czas trzeba być czujnym i do końca grać, pokonać przeciwnika, pójść do szatni, niech to będzie 3-0, wykąpać się, pójść na kolację i tak dalej. Nie ma co kombinować, bo 5 minut może zadecydować o tym, że mecz, który drużyna powinna wygrać 3-0, nagle przegrywa 2-3, więc wczoraj się udało, ale to jest takie trzeba uważać. To jest znak z góry, że nie ma co kombinować, nie ma co kombinować, bo za chwilę może się skończyć to źle. Dzisiaj Budowlane są na pierwszym miejscu w tabeli, fajnie, cieszymy się z tego, ale te pierwsze sety, dwa jak najbardziej na plus, ale trzeci i czwarty dużo, dużo znaków zapytania. Oby tak było jak najdłużej. Milena, czego ty się dowiedziałaś po tym wczorajszym meczu, po tym jak oglądałaś drużynę Budowlanych, o tym zespole, no i o rywalkach, bo wydaje się, że one tutaj zagrożeniem dla pozostałych ekip nie będą, ale pamiętamy, że są jeszcze dwa tureckie giganty, Ecacibasz i Fenerbahçe w tej grupie. No ja chciałam jeszcze coś dodać do tego, co prosimy. O czym Daniel właśnie mówił, bo w tej kolejce Ligi Mistrzów mieliśmy fantastyczny przykład tego, jak trenerzy właśnie pracują, bo takie właśnie trzy mecze Budowlane z zespołem fińskim, trener Barbolini, co zrobił Novara z Chemikiem Jużny i ten Santarelli Conegliano przeciwko Budapesztowi. I właśnie tutaj mieliśmy te trzy różne
przykłady, jak trenerzy postępowali, zupełnie różne. Trzy różne filozofie. Tak, i który jest najlepszy. Okazało się, że najlepsza była trenera Barboliniego, bo zmiósł z powierzchni ziemi zespół Chemika Jużny. Do 17, zrobił, do 10 i do 7. Tak, zaczął swoim najsilniejszym składem, nie zbagatelizował kompletnie, nie zlekceważył przeciwnika. Zrobił tylko jedną zmianę w trzecim secie i to na środku siatki. My czekaliśmy, aż Zuza Górecka, czyli polska zawodniczka, pojawi się na boisku, a nie pojawiła się, pomimo tego, że zespół z Nowary prowadził chyba 16-3, więc nawet w takiej sytuacji się nie pojawiła. Znowu ten Santarelli w Conegliano wystawił, desygnował w ogóle drugą szóstkę, drugi garnitur swojego zespołu. No i tak zaczął ten mecz, prawda? Tak, i fatalnie. Zasi Wołosz, bez Egonu. Bez wszystkich podstawowych zawodniczy. Była kompletnie druga szóstka, razem nawet z Libero drugą. I tam 3-2 się skończyło dla zespołu z Conegliano i to było jeszcze mocno wymęczone. No i teraz przykład jeszcze trenera Krzysztofowicza, który po drugim secie zrobił zmianę praktycznie całego zespołu. No wychodzi na to, że najlepsza filozofia była trenera Barboliniego, ale no to jest bardzo doświadczony trener, wygrywał w tamtym roku Ligę Mistrzów, to nie pierwszy raz, tylko czwarty, więc no z tego doświadczenia jeszcze tamtym brakowało. No dobrze, a z twojego punktu widzenia, siatkarki, która do niedawna rozgrywała wspaniałe spotkania, jak najlepiej, jak ty się na to zapatrujesz? Której? Czy faktycznie, no chodzi mi o to, że grając z rywalem, który nie jest teoretycznie silny, najlepiej faktycznie rozegrać spotkanie z swojej perspektywy zawodniczki od początku do końca, czy takie zmiany to też jest fajny moment, żeby zobaczyć jak koleżanki i popatrzeć trochę z boku na to, co dzieje się na parkiecie. Dla mnie to tragicznie się grało takie mecze, bo to była kwestia mocnej koncentracji, ale takie, że musi się odbyć ten mecz, ale chciałoby się stracić jak najmniej siły, bo wiadomo, że ten kalendarz jest napięty i tych meczów jest dużo, więc chcielibyśmy zamknąć w trzech setach jak najmniejszym nakładem sił, ale też się ciężko skoncentrować i ciężko grać przeciwko takim zespołom, bo czasami to taktyka w ogóle nie ma racji bytu, bo te zawodniczki same po przeciwnej stronie tak słabego zespołu nie wiedzą, gdzie one uderzają i tam nie ma żadnej taktyki. W przypadku dużo jest. Bardzo dużo przypadków, więc czasami takie piłki wpadają, ale to nie jest nawet, nie ma możliwości, żeby przewidzieć, gdzie one padną, bo tamte zawodniczki po drugiej stronie nawet nie wiedzą, gdzie celują, więc z mojego punktu widzenia źle się grało przeciwko takim zespołom. Ja wolałam być wtedy na ławce rezerwowych. No dobrze, Daniel, kto tobie wpadł w oko? Wczoraj byłeś tam blisko, oglądałeś, patrzyłeś na parkiet, jeśli chodzi oczywiście o drużynę łódzką, Budowlani, tak jak mówiliśmy, sporo zmian. Ciebie ktoś zaskoczył, zauroczył, jak to wyglądało z bliska? Ja chciałbym zauważyć, że myślę, że Budowlane grają troszkę lepiej w tym roku niż w ostatnim sezonie, z tego względu, że wszystko się opierało w ostatnim sezonie na Brakocewicz. Brakocewicz zdobywała 25, 26, 27 punktów, kolejna punktująca miała 7-8 punktów. Teraz to się rozkłada? Rozkłada się. Bardziej równo. W meczu ligowym w Kaliszu na przykład zawodniczki Lejs 18 punktów, Krajduba 18 punktów, Krajduba, tak. I te punkty się rozkładają. I we wczorajszym spotkaniu bardzo dobre zawody Krajduby. 25 punktów. 20 punktów. Bardzo wysoko w ataku w procentach. 64%. To robi na pewno wrażenie. Ale moim zdaniem taką liderką tego zespołu jest Charlotte Lejs. Przy niej się bardzo dużo rzeczy dzieje. Bardzo dobrze ta zawodniczka zagrywa wczoraj. 21 zagrywek wykonanych, 5 asów. Jedna zagrywka zepsuta i to zagrywka zepsuta w czwartym secie. Kiedy ona wróciła po tym właśnie trzecim secie i szukała swojego rytmu od początku. Troszkę z tym odbiorem nie było szału, prawda? 33%, ale, ale bardzo dobrze Finki zagrywał. Agresywny ten flot, był nisko nad siatką, szybko leciał, więc tu nasza drużyna miała problemy. Trzeba dodać, że ona, Lejs, Charlotte Lejs, grała bardzo mądrze w ataku. Bardzo dużo kiwek, tego trener Krzysztofowicz od tej zawodniczki oczekuje. I to pokażemy w analizach taktycznych w magazynie dzisiaj. Tak, zapraszamy oczywiście na magazyn. Czekałem, aż to powiesz. Tak, magazyn dzisiaj o 22:00, Kanał Plus Sport, zapraszamy. I ta zawodniczka, trener Krzysztofowicz przed meczem mówi, że szuka zawodniczki, która będzie kończyła te trudne piłki. Oczekuje od rozgrywającej, która będzie wystawiała piłkę sytuacyjną, ma piłkę pchać do siatki, żeby taka zawodniczka jak Charlotte Lejs, która to potrafi, żeby grała z blokiem, kiwnęła mądrze, splasowała o blok i ona we wczorajszym spotkaniu to robiła i moim zdaniem to jest zawodniczka, która zasłużyła
na duże wyróżnienie w tym spotkaniu. Coś o rozegraniu powiemy, Milena, bo tam też były zmiany, ale oczywiście Nowicka od początku zaczęła to spotkanie i jak to wyglądało z twojej perspektywy? Ona jest taką szaloną rozgrywającą i mnie trochę brakuje dokładności w piłkach sytuacyjnych, więc ona nad tym powinna popracować, bo ona lubi przyspieszać, lubi różne jakieś wariacje na siatce, ale też powinna skoncentrować się na tych sytuacyjnych piłkach, kiedy przyjęcie jest trochę gorsze, bo to u niej bardzo szwankuje. No, trzeba ją pochwalić za serię zagrywek z wyskoku. Ona zmieniła z flota właśnie zagrywkę na tą z wyskoku i bardzo dobrze jej to idzie. I nie wiem, to w trzecim secie była ta seria jej, czy w drugim? Drugi set wygrany do 12 zdecydowanie. Dokładnie, tam miała bardzo dobrą serię trudnych zagrywek i to jeszcze w każdym kierunku, wiesz, więc też kontroluje tą rękę i wie, gdzie ta piłka chce lecieć. No nieprzyjemna zagrywka, faktycznie tak jak Milena powiedziała, że we wszystkie strefy ta zawodniczka w stanie je zagrać. Tak się trochę śmialiście przed tym spotkaniem, kogo najbardziej można się obawiać w drużynie fińskiej, to przed chyba nie wiedzieliśmy, a tak naprawdę po... Ja sobie przynajmniej wynotowałem takie nazwisko, Anna Czakan. Tak, 13 punktów, no choć w przekroju całego meczu oczywiście stroną dominującą były Łodzianki. Myślę, że tutaj Finki dały z siebie naprawdę, naprawdę sporo, no i tak postawiły się, prawda, tak. Naprawdę drużynie łódzkiej. Czakan zagrała bardzo dobre zawody, co by nie mówić. W ataku 53%, jeden błąd w ataku, bo na to trzeba coś zwrócić uwagę, bo punkty punktami, ale za chwilę spojrzymy, że ktoś zdobył 20 punktów, a oddał przeciwnikowi 15. Tutaj duże korzyści w jej ataku. Do tego 5 bloków, niebezpieczna zawodniczka, okazało się, że... Ale myślę, że te zawodniczki, przede wszystkim drużyny z Finlandii, zaczęły grać od trzeciego seta. One uwierzyły, że... Uwierzyły, w głowach przede wszystkim, prawda? Tam się troszkę przestawiło i widać było w tym trzecim, czwartym secie grały na dużym ryzyku i przez to budowlane miały też problemy w tych setach. No przed meczem też mówił trener Krzysztołowicz, że trzeba zwrócić uwagę na atak, że to jest jeszcze duży mankament. Chociażby ta siła ataku, ta precyzja tego elementu. Czy ty widziałaś, Milena, że już było trochę lepiej, porównując to do innych spotkań drużyny budowlanych, bo wiem, że bardzo śledzisz ten zespół? Śledzę wszystkie zespoły. Kiedy mam tylko okazję i czas, to próbuję oglądać się naszą polską ligę, chociaż tutaj w stacji pokazujemy ligę włoską i zdecydowanie lepiej ogląda się ligę włoską i ją komentuję, bo to zupełnie inny poziom. Ale jak 3,5 godziny śpisz, to masz jeszcze 20 godzin, żeby obserwować. Żeby oglądać, tak, spokojnie, na wszystko znajdzie się czas. Pomimo tego, że Krajduba wykręciła taki procent skuteczności w ataku, to ja jakoś nie mam przekonania do tej zawodniczki, bo ja nigdy nie wiem, co ona zrobi. Ja czasami też nie wiem, czy ona kontroluje tor lotu piłki, czy ona chce w stronę uderzyć, którą uderzyła i tam ja widzę dużo, dużo przypadków, ale procenty mówią same za siebie i 25 punktów, no trzeba jej oddać, że zrobiła. No fakt, że brakuje jeszcze dobrego ataku z lewego skrzydła. Tam Charlotte Lace jest bardziej tak szanowana przez trenerów za to, co ona robi w obronie, defensywie, tak. Tak, na zagrywce i swoim doświadczeniem, jak wspiera ten zespół, więc w ataku ona ma dużo, dużo problemów. No, też czeka jeszcze zapewne trener i ten sztab szkoleniowy, aż wróci Agata Babicz, bo ona miała bardzo dobry sezon w zeszłym roku. Ta kontuzja pokrzyżowała bardzo plany budowlanych, no i teraz ona już powoli skacze i niedługo już dołączy też do zespołu. Anastazja Krajduba, trzecia punktująca Ligi Rosyjskiej, przychodzi do drużyny budowlanych Łódź. Będziemy ją z pewnością obserwować również bardzo bacznie w kolejnych spotkaniach. To jeszcze chciałem krótko o drugim spotkaniu tej grupy, grupy A, czyli Ecacibashi, Fenerbahce, Stambuł, 3-2, bardzo zacięte spotkanie. No i wydaje się, oczywiście życząc jak najlepiej drużynie budowlanych, że tutaj Turcja będzie bardzo mocno rządzić w tej grupie. 4,5 tysiąca widzów na trybunach. No, to spotkanie oczywiście ma swoje smaki. Czy będziemy, uważacie, mieli możliwość chociaż zobaczenia jakiegoś takiego słabszego momentu w wykonaniu tych drużyn, albo inaczej? Czy jest według was realna szansa, żeby ktoś dobrał się troszkę do skóry którejś z tureckich drużyn? No, oczywiście myślę głównie o budowlanych. No myślę, że Ecacibashi i Stambuł to jest faworyt w tym sezonie Ligi Mistrzów. Zezłoszczone obie drużyny, bo pamiętamy, finał zeszłoroczny był włoski, prawda? Włoski, dokładnie.
Myślę, że ten podział punktów jest dobrą informacją dla budowlanych, zdecydowanie. Budowlane jadą tam walczyć, mam nadzieję, ale z wiarą. Tak widziałem po meczu wywiady z dziewczynami z rozgrywającą z Julią Nowicką. Widać, że tak się uśmiechała. Tak, i tak troszkę z niedowierzaniem, prawda? I brak tej wiary, tak widać. Ale mam nadzieję, że za tydzień, w dniu meczu, to wszystko się zmieni, bo myślę, że Fenerbahce w tym spotkaniu zagra pod dużą presją. Moim zdaniem przegrana w tym spotkaniu zamyka im drzwi do ćwierćfinału tegorocznej Ligi Mistrzów. Już po dwóch kolejkach moim zdaniem ten zespół może być poza Ligą Mistrzów, więc to budowlane są na pierwszym miejscu w tabeli. No, to one rządzą, tak. To budowlane przyjedzie, są faworytem. Przyjedzie lider do Fenerbahce, tak. Nazywajmy też rzeczy po imieniu. No oczywiście, tam będzie bardzo ciężko wygrać i Fenerbahce jest faworytem tego spotkania, ale siatkówka widziała nie takie cuda i myślę, że dwie, trzy zawodniczki zagrają na przykład mecz życia i może po prostu się udać na tej zasadzie. Na 10 spotkań 8, 9 wygrywa Fenerbahce z naszym zespołem, ale czasami zdarza się taki dzień. No, kto by powiedział, że Budapeszt przyjedzie do Conegliano, do mistrza Włoch i będzie tam 3-2. I urwie dwa sety. Tylko teraz pytanie, czy trener Fenerbahce też wystawi drugą szóstkę, bo tam w Conegliano to jest pytanie. Myślę, że druga szóstka może nie aż tak dobra jak pierwsza, ale i tak lepsza niż skład Budapesztu, czy skład... To racja. Skład budowlanych, więc no, tutaj jest ta duża różnica. To będziemy trzymać kciuki mocno 28 listopada. Na pewno trzeba spróbować. No tym bardziej, że też ta hala jest, może nie tyle co hala jest specyficzna, tam kibice zawsze, nie wiem czy ty miałeś okazję grać w Stambule? Ligę Mistrzów, bo my bardzo tam często jeździłyśmy, bo te wszystkie mecze jeszcze były na jednej sali, więc tam się bardzo trudno gra, jest taki gorący teren i kibice robią bardzo dobrą atmosferę, więc to jest niezwykle, są to niezwykle trudne pojedynki. No trzymamy kciuki, 28 listopada Fenerbahce Budowlani Łódź, oczywiście będziemy Państwu to spotkanie pokazywać, już teraz zapraszamy, a my powoli przechodzimy do drugiej łódzkiej drużyny. Tak myślałem, że powiesz, a propos atmosfery. A propos atmosfery. I kibiców. Dobrze. Druga drużyna łódzka, grupa C, prawie 2000 widzów na trybunach, tak podaje oficjalnie strona Siatkarskiej Federacji CEF. Natomiast spotkanie wygrane 3-2 przez ŁKS Komerską Łódź z ekipą ze Stuttgartu. 3-2 i tam było troszkę takie sinusoidy, Daniel, chyba przyznasz, no bo te sety, pierwszy przegrany do 16, ten czwarty też do 16, no a ten tiebreak to była już taka wisienka na torcie i naprawdę tam wzięły się w garść łodzianki i pokazały, kto rządzi w tym spotkaniu. Atmosfera genialna. Gorąco było. Gorąco było, kibice wspomagali cały czas swój zespół. Ale myślę, że tam kluczowy był trener Marek Solarewicz. On dokonał zmiany bardzo ważnej w tym spotkaniu. Wydawało się, że niestety, ale ŁKS przegra to spotkanie. I trener w czwartym secie wpuszcza panią Kowalińską. Dokładnie tak jest. Kowalińska w tym czwartym secie gra średnio, co najwyżej. Na 8 piłek kończy 3 i trener postanawia ją zostawić na piątego seta. Monika Bociek nie grała w tym spotkaniu jakoś źle, popunktowała, zdobyła 17 punktów. No to one coś się nie mogły spotkać z rozgrywającym, prawda? Tam jakiś problem jest, tak jest. Dosyć spore. Dokładnie tak. I tiebreaka zaczyna Izabela Kowalińska. I co? Drużyna zdobywa w ataku 11 punktów, z tego Iza Kowalińska zdobywa 8 punktów. Tak. Na 8 piłek kończy 8. Niestety jest zła też informacja. Izabela Kowalińska już takie zmiany nie da, bo lepiej się nie da grać w tiebreaku. No, super. Ale można bywa. Tak samo. Ale można przynajmniej tak samo. Mówią, że nic dwa razy w życiu się nie zdarza. Mam nadzieję, że w tym przypadku się zdarzy, ale faktycznie bohaterka tiebreaka bez dwóch zdań i to ona uratowała zespół. Mi się podoba cały czas od początku sezonu Joanna Pacak, środkowa, która grała 2-3 lata temu w Legionowi. Nie grała zawsze. Zaczynała mecze na ławce rezerwowych i postanowiła pójść do pierwszej ligi. Zawodniczka cały sezon spędziła w Opolu, zagrała cały sezon. Odbudowała się, zrobiła krok do tyłu, wróciła, gra teraz w ŁKS-ie w pierwszej szóstce i gra naprawdę dobrze. Bardzo dobrze na bloku się przemieszcza. W ostatnich dwóch meczach ligowych 16 bloków, a w tym spotkaniu znowu potwierdza to, że ona naprawdę dobrze blokuje. 4 punkty w bloku zdobyła.
Ale blok blokiem, ale ona się bardzo dobrze przemieszcza. Na tym bloku jest szybka, dynamiczna, wyskakana, więc myślę, że ona też daje sygnał trenerowi reprezentacji. Zaraz, zaraz, może czas mnie powołać do tej reprezentacji szerokiej kadry i może ja powalczę też o Igrzyska Olimpijskie. Fajnie, że ludzie podejmują takie decyzje ryzykowne. Czasami właśnie robią ten krok, żeby się dokładnie rozwinąć. I myślę, że to jest zawodniczka, która cały czas nam się rozwija. No i w ogóle równo punktowały zawodniczki UKS-u. Kowalińska 11, Lazowicz 11, Pacak też 11, Bociek 17. 79% w ataku w piątym secie. Imponujące statystyki rzeczywiście w tej piątej partii, w ogóle całej drużyny z Kowalińską na czele. Co powiesz, Milena, ty o tej postawie drużyny ŁKS-u? No bo nerwy były spore, ale też ekipa ze Stuttgartu no, do łatwych i przyjemnych, jak Finki z Salo, nie należy. No ale to był mecz, gdzie ŁKS miał powalczyć, musiał powalczyć i tam szukać punktów i je znalazł. No co może martwić, no to nie za szczególny procent w ataku na lewym skrzydle, bo i Wójcik, i Lazowicz na 20... Jedna 23%, druga 24%, no i tylko przez to, że Kowalińska podciągnęła ten procent w ataku na koniec, no to jakoś to wyglądało. 34% w całym meczu, tak. Ale Stuttgart na 39% skończył, ale skrzydłowe, ja uważam, że środkowe jakby fenomenalnie nie zagrały, to meczu nie wygrają. I te skrzydłowe muszą mieć lepszy procent w ataku. Tam jeszcze jest właśnie ten zgrzyt z rozgrywającą, bo też mi ciężko mówi, bo Ewa jest Mori moją bardzo dobrą koleżanką, też grałam z nią w jednym zespole w Bergamo. Ale nie słyszę, możesz mówić. Ale rozumiem, może ktoś okay. Powiedzieć. Jest fantastyczną dziewczyną, ale no, na razie trochę słabo się spisuje w zespole UKS-u. Bardzo dużo niedokładności jest jeszcze, nie wiem, czy to początek sezonu, jest bardzo wolna na nogach. Te odbicie ma dosyć wolne, przez to też jest dużo niedokładności i to widać. Niestety. Surowo to, Milena, powiem ci, Daniel, tak, surowo. Ale jak ktoś jest dobrym, bardzo dobrym zawodnikiem, w tym przypadku zawodniczką, to zrozumie to, że gra się słabiej, tak, i po prostu ona to czuje. Moim zdaniem gracz klasowy wie, kiedy gra dobrze, a kiedy gra słabo. Myślę, że Ewa Mori taką zawodniczką jest, więc nie ma prawa się obrazić na ciebie. No jasne, bardziej, że ja tylko oceniam jej postawę siatkarską, dokładnie, nie jako osobę, więc to trzeba odgraniczyć też. Dokładnie tak, ale ja myślę, że dobra wiadomość dla UKS-u jest taka, że zeszłoroczna przygoda z Ligą Mistrzyń skończyła się na jednym zwycięstwie i pięciu porażkach. Czwarte miejsce w grupie, tam było Skandici, Koneliano i Schwerin. Teraz no, wydaje się, że te szanse na poprawę tego bilansu o wiele, wiele większe, tym bardziej, że pierwszy mecz wygrany, a tam jeszcze Ukrainki z Jużnyja czekają. No, Nowara oczywiście w tej grupie, więc tu łatwo też nie będzie, ale co, takie realne drugie miejsce według was? Przypominamy, że pięć najlepszych drużyn awansuje do ćwierćfinału i trzy z drugich miejsc. Ja mam pytanie, bo trzy najlepsze bilanse z drugiego miejsca, czy trzy najlepsze bilanse? Czy drużyna z trzeciego miejsca może awansować, waszym zdaniem? Nie, moim zdaniem nie. Trzy najlepsze z drugich miejsc. Bo ja sobie tak liczyłem, w jakiejś grupie może być tak, że na przykład trzy zespoły będą miały po 12 punktów i to może, jeżeli chodzi o punkty, dać to właśnie to miejsce, które pozwoli grać dalej w ćwierćfinale. Ja myślę, że dzisiaj w magazynie to wyjaśnicie. Przedyskutujemy. Przedyskutujecie to. Czy to są drugie miejsca, czy trzy najlepsze bilanse? Chyba drugie, jednak tak. Ja tak aż się nie wgłębiałem. No bo w tamtym sezonie przecież ten budowlani trochę sobie pokomplikowali. Tak, bo tam jeden set chyba był, seta, prawda? I tak jednym setem. Wykluczyli Koneliano z Ligi Mistrzów kompletnie. Oni tam wygrali, ale 3-1. Więc a chyba zostali na drugim miejscu i nie awansowali. Nie, na trzecim. Na trzecim. Dobrze, sprawdzimy to i wyprostujemy w magazynie. Wyprostujemy albo nie, no właśnie, zobaczymy, jak to będzie. Natomiast jeszcze a propos tego drugiego spotkania, ty już trochę o tym wspomniałaś, Nowara pokonuje drużynę z Ukrainy 3-0 i komentowałaś ten mecz, tak? Tak, komentowałam ten mecz. Szybko, bardzo szybko, koncentracja po stronie Nowary, kontrola przez cały mecz i no, robiły wszystko, co mogły zawodniczki Kamika Jużny, ale to jest różnica klasy. I też brawa dla właśnie Nowary, że nie zlekceważyły przeciwnika tak jak Koneliano, tylko od początku do końca pokazały, kto jest silniejszym zespołem i kto jest lepszym zespołem.
No właśnie, bo to jest też trochę Nowara zmieniona. Według ciebie też będzie odgrywać taką główną rolę w tym sezonie w Lidze Mistrzów? Ja uważam, że jest słabszym zespołem niż w tamtym roku zdecydowanie. Po pierwsze Paola Egonu, która zasiliła szeregi Corneliano, więc to jest podstawowa różnica. MVP zeszłorocznej Ligi Mistrzeń. No teraz jest Jovana Brakocewicz, która bardzo słabo gra. No, wczoraj z Kamikiem Jużny no, dosyć dobrze, no, ale to jest Kamik Jużny. Superpucharze przeciwko Corneliano no, zagrała tragicznie. Tylko trzeba też wspomnieć, że ona miała problemy z kolanem, miała eretroskopię kolana i miała 6 tygodni przerwy, więc ona wraca dopiero do siebie. No ale zobaczymy, jak będzie się rozwijała i jak jej stan zdrowia pozwoli na grę. No to zobaczymy, jak to będzie. Słuchajcie, jeszcze a propos polskich akcentów w fazie grupowej Ligi Mistrzów, to mieliśmy taki mocny akcent w grupie B. Tam spotkanie w Aki w Banku Stambuł, Savino del Bene, Scandici. No i patrzyliśmy oczywiście na drużynę włoską pod kątem szczególnie dwóch zawodniczek, Magda Stysiak i Agnieszka Konkolewska. Oglądałem sobie to spotkanie. Obie po 10 punktów, 55% w ataku Konkolewski, 41% Stysiak, 4 bloki Agnieszki, do czego nas już przyzwyczaiła. No i one rozpoczynają w składzie tym pierwszym i to jest na pewno też dobry taki polski klimat na ziemi włoskiej, bo pamiętamy, że to nie każdy potrafi i może grać w tej lidze, natomiast tutaj Polki młode jeszcze przecież pokazują się naprawdę z bardzo dobrej strony. No ale to są zawodniczki, które grają w naszej reprezentacji w pierwszej szóstce, więc one szukają też klubów, gdzie się będą mogły rozwijać, ale też regularnego grania i myślę, że te zawodniczki zostały tam ściągnięte właśnie po to, żeby grać. Powiedzmy szczerze, dobre zawody, wykonanie naszej środkowej Konkolewskiej. Myślę, że z tej jak stać na zdecydowanie więcej. Dziewczyna, która ma bardzo duży potencjał, ale myślę, że cały czas tam też szuka regularności ze swoją rozgrywającą do jakiegoś tam zgrania, bo czasami tego jeszcze brakuje, tak mi się wydaje. Czy Stysiak i tak można ją pochwalić, bo zyskała w oczach trenera zespołu Scandici, bo wyszła w podstawowym składzie, a ona idąc do Scandici, no każdy mówił, że ona tam będzie w głębokiej rezerwie, ona nie powącha parkietu, a w meczach w lidze włoskiej no pokazała, że no uratowała nieraz skórę swojemu zespołowi, a tam nie byle kogo ma na ataku, bo slot jest i ona miała być tą podstawową strzelbą, a okazuje się, że w poprzednich meczach ligowych, że to Magda była tą wiodącą zawodniczką, też otrzymywała nagrodę MVP spotkania, więc ta pozycja Stoty jest mocno zagrożona i pokazała to właśnie w tym meczu ze Scandici, bo Scandici z Waki Bankiem, bo tam wyszła w podstawowym składzie, więc to też już jest duże zaufanie od trenera. Myślę, że to... Przepraszam, i cały czas niesie do góry poziom sportowy. Tak, to jest fajnie, że ona gra bez kompleksów, nie wstrzymuje ręki, nie kalkuluje, tylko siła razy ramię i jeszcze to jej wychodzi. Teraz ma ten komfort jeszcze, ale sama wie, że... Im starsze, to więcej myśli dokładnie, i kalkuluje. Presję sobie narzuca i jest coraz trudniej, dlatego to jest prawo młodości. Miała takie momenty, kiedy oczywiście też była z boku, patrzyła na koleżanki na parkiecie, ale też robiła to z uśmiechem, widać taką pozytywną energię od tej dziewczyny. Bardzo chce grać, bardzo chce zdobywać punkty. Na pewno drużyna Waki w Banku Stambuł, jej kibice zawiedzeni. Porażka na swoim parkiecie. Izabel Hak dwoiła się i troiła, 18 punktów. Pamiętamy ją jeszcze niedawno z włoskich parkietów przecież. Właśnie. To taki mecz trochę dla niej sentymentalny, natomiast no, nie poprowadziła swojej drużyny do zwycięstwa. Waki w Bank mimo wszystko będzie się liczył o te największe, najwyższe laury? No oczywiście, że tak. No, to było bardzo zacięte spotkanie. No właśnie to też ciekawa sytuacja, bo w Aki Banku w poprzednich sezonach grała slot jest na ataku, a w Scandici grała Izabel Hak i one właśnie się wymieniły klubami, więc też to było bardzo ciekawe spotkanie pod tym względem. No oczywiście no, to tureckie zespoły będą się dalej liczyły, no bo one są tak budowane, mają tak duże budżety, więc one mogą zatrudnić każdego zawodnika, jakiego chcą. I tam jest tylko mądrość wtedy woda
sprzedaży klubu i trenera, żeby tak skomponować zespół, żeby to wszystko dobrze razem funkcjonowało. W drugim spotkaniu tej grupy Lokomotiv Kaliningrad pokonuje Branik Maribor 3-0, do 18, do 14 i do 11. To spotkanie pewnie bez większej historii, tak nam mówi ten rezultat. Natomiast idąc dalej, to jeszcze grupa D. I tutaj Mokowolej Koneliano pokonuje Waszarz Obudę Budapeszt 3-2. I właśnie to, o czym Milena już wspomniałaś. Ciekawy mecz o tyle, że rozpoczyna drużyna Koneliano w zupełnie przemeblowanym składzie, nie tym podstawowym, nie tym pierwszym, a po drugiej stronie trener Jakub Głuszak, no i zaskakuje drużynę włoską, wygrywa, urywa dwa sety w tym spotkaniu, pokonując rywalki do 21 i do 23, no w tiebreaku to już była taka demolka do 4. Tak to wyglądało na parkiecie pewnie w piątym secie. Tak, to prawda. One się już zadowoliły tym, zawodniczki z Budapesztu zadowoliły się już tym jednym punktem i same nie były w stanie uwierzyć, że doprowadziły do tego tiebreaka. To jest wielki sukces polskiego trenera Kuby Głuszaka i to trzeba podkreślać, no bo jechał do jaskini Lwa i tak naprawdę pokazał się z bardzo, nie został pożarty, pokazał się z bardzo dobrej strony. Dobrze był taktycznie przygotowany zespół i no wielkie, wielkie brawa dla niego, bo nawet z nim rozmawiałam przed tym spotkaniem i był pełen obaw, co tam będzie, ale dla nich to był bardzo duży sukces, że oni już przebrnęli te kwalifikacje. On przychodząc tam w tamtym roku do Budapesztu miał od prezesa takie za zadanie, żeby awansować do Ligi Mistrzów za 3, może 4 lata. Udało się w następnym, sezonie, w którym pracuje, więc to jest duży, duży sukces tego zespołu i trenera. Można powiedzieć, że w tej jaskini Lwa, tak jak Milena powiedziała, nie został pożarty. Tam nawet można powiedzieć, że on się rozgościł w pewnym momencie, czuł się jak u siebie. No, usiadł do stołu. Dokładnie usiadł do stołu. Troszkę bezczelnie, ale bardzo ładnie. I ten Lew taki przestraszony delikatnie był, co się tam dzieje. No, brawo dla polskiego trenera. Zdecydowanie tak. W drugim spotkaniu tej grupy Nantes pokonuje Alba Blasz 3-1. Miałem przyjemność komentować to spotkanie z Asią Mirek i wydawało nam się, że tutaj Rumunki były faworytkami, bo mają kilka naprawdę dobrych zawodniczek, doświadczonych, chociażby Serbek z Busą na czele, Popowicz na libero, medalistki złote, mistrzostw Europy, mistrzostw świata. Tymczasem rozgrywająca Stoltenborg, która przyszła z Łodzi. Tymczasem francuski naprawdę fajnie się postawiły Amerykanki Van der White i Schad, młode, niedawno ściągnięte z za wielkiej wody, ale widać, że no w tej Lidze Mistrzów można powalczyć naprawdę nawet z takim faworytem jak Rumunki. Zgadza się, ale też miałem przyjemność grać w Lidze Mistrzów i często grywałem z drużynami z Francji i powiem szczerze, że to jest teren bardzo trudny. Jadąc do Francji trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie będą łatwe mecze i to spotkanie to potwierdziło. Nantes zwycięża z faworytem tego spotkania, ale myślę, że to nie jest jakaś wielka sensacja. Myślę, że ten wynik mógł być w jedną i w drugą stronę przed spotkaniem i tak w sumie też wyszło. Ale też może się podobać, że ta Liga Mistrzów jest w tym roku tak nieprzewidywalna, że te wyniki są już w tej pierwszej kolejce pokazują, że są tak różne, więc to tylko zapowiada, że będzie ona bardzo, bardzo ciekawa. I na to liczymy i tego się trzymamy. To żeby z obowiązku jeszcze dopowiedzieć, grupa E. Tam na razie jedno spotkanie, które się odbyło, czyli Cannes pokonuje Martizę Płowdiw 3-1. Julia Szczurowska zdobywa 7 punktów. Pewnie Milena coś będzie chciała powiedzieć. Młoda dziewczyna, 18 lat, ale wydaje się, że to też taka nasza przyszłość, prawda? W kontekście występów w reprezentacji. Ona tam poszła, żeby też się rozwijać, żeby robić kolejne kroki do przodu. No, jestem bardzo ciekawa, jak będzie się rozwijała ta zawodniczka, bo ona grała w Impelu Wrocław. Bardzo młoda jeszcze. Zdecydowała się wyjechać do Francji już w tamtym sezonie. W tamtym sezonie za dużo nie kusiła. Nie pograła, tak, na parkietach, trener dawał jej szansę. No zobaczymy. No, postawiła na zagranicę. I miejmy nadzieję, że to wpłynie tylko pozytywnie. No też dużo zależy od jej głowy, bo te młode zawodniczki muszą też trzymać ogromną dyscyplinę, żeby woda sodowa im do głowy nie uderzyła. No myślę, że tak nie będzie. Drugie spotkanie w tej grupie odbędzie się dziś. Dynamo Moskwa kontra Urałoczka Jekaterinburg. Zapraszamy o 16:55 do kanału N-Sport
Plus już teraz, to teraz bym jeszcze zaproponował kilka słów o naszej reprezentacji Polski, bo oczywiście patrzymy na łódzkie dwa zespoły w Lidze Mistrzów, natomiast szukamy tych polskich klimatów też w innych zespołach. Ostatnio temat reprezentacji dość modny, już chyba się wszystko napisało i powiedziało na temat tego konfliktu zawodniczki kontra Jacek Nawrocki, czy odwrotnie trener kontra reprezentantki. Ty doskonale też, Daniel, znasz trenera, pracowaliście przecież razem w Bełchatowie, ale ja zapytam może tak, czy i jak ewentualnie wpłynie ta cała sytuacja, zobaczymy jak ona zostanie ostatecznie rozwiązana, na kwalifikacje styczniowe w Holandii, bo tam jedziemy, no żeby pewnie powalczyć, tak, no zawsze się jedzie, żeby chcieć wygrać, żeby chcieć awansować. Jedna drużyna tylko zapewni sobie ten awans do Tokio, my zagramy w Apeldoorn z Holandią, Bułgarią i Azerbejdżanem w grupie. Powiedziałeś, że bardzo dużo rzeczy zostało powiedziane i to jest prawda, ale mam nadzieję, że już zostało wszystko powiedziane i zamknąć trzeba ten rozdział dziewczyny spotykają się w grudniu i robią wszystko, żeby awansować na Igrzyska Olimpijskie. Nasza drużyna cały czas się rozwija i cały czas ma gigantyczny potencjał, bo mnóstwo młodych zawodniczek w tej reprezentacji poszło z poziomem sportowym bardzo do góry i myślę, że to jest kluczowe w tym wszystkim. Szkoda, że przed tak ważnym turniejem coś takiego się zadziało, moim zdaniem. Ale okej, no zdarza się po prostu, to powinno być wszystko wyjaśnione w czterech ścianach, w szatni. Niestety stało się inaczej, ale ja apeluję i proszę wszystkie zawodniczki, żeby się zebrały i przyjechały na reprezentację, bo to jest wielki zaszczyt reprezentować swój kraj i spróbowały jeszcze raz, razem, wspólnie zrobić coś wielkiego. No wiemy, że trener Nawrocki rozmawia z siatkarkami, był we Włoszech, rozmawia też z dziewczynami występującymi w polskiej lidze. Milena, według ciebie to będzie miało jakiś wpływ na to, co wydarzy się w styczniu? No pytanie, czy przyjadą rzeczywiście najlepsze zawodniczki, jak będzie z tymi powołaniami, jaki będzie odbiór. Mamy nadzieję, że to wszystko dobrze się skończy i ułoży się tak jak trzeba, zajmiemy się po prostu sportem. No też bym tak chciała, aczkolwiek niesmak pozostanie. Ja uważam, że nie możemy sobie pozwolić na coś takiego, jak powiedział prezes Kasprzyk, że jeżeli tamte zawodniczki nie będą chciały przyjechać, to pojedziemy juniorkami, bo nie po to budowało się reprezentację tyle lat, nie po to te dziewczyny już osiągnęły taką dojrzałość siatkarską, te najważniejsze zawodniczki typu Asia Wołosz, Malwina Smarzek, Aga Konkoleska, które grają już parę lat w lidze włoskiej, osiągnęły, tak jak powiedziałam, tą dojrzałość. One teraz są gotowe do tego, żeby też dobrze grać w reprezentacji. Nie możemy nagle tego wszystkiego zmienić i wziąć juniorki i znowu od początku zacząć coś budować, coś, co zaczęło teraz dobrze funkcjonować. Tym bardziej, że napędziło się koniunkturę też tegorocznymi wynikami, prawda? Mistrzostwa Europy i tak dalej, i tak dalej. I nie mamy też takiego potencjału siatkarskiego w Polsce, żeby wymieniać te zawodniczki, nie wiem, tak jak trener reprezentacji Serbii czy Włoch. Ewentualnie jak trener reprezentacji męskiej Polski. O, no, który ma tak, gigantyczny ból głowy, tak, na pewno. Masz rację, i to duży, to jest tak. To jest najlepszy przykład tego. My nie mamy takiego komfortu, jeżeli chodzi o polskie zawodniczki, więc też musimy w jakiś sposób je szanować, ale to będzie bardzo trudna sytuacja, bo tak jak Daniel powiedział, to powinno być załatwione w czterech ścianach, nie powinno to tak szybko wyjść do mediów. Wiem, że dziewczyny rozmawiały z trenerem Kasprzykiem, z prezesem Kasprzykiem i tam powinno być... Może już trener? Może nie wiemy, no. To wyszło. Wygadałam się, miałam nic nie mówić, ale trudno sobie wyobrazić taką sytuację, że wszystkie zawodniczki przyjeżdżają, trener Nawrocki przyjeżdża i no, się czuje jak niechciany gość, tak? Więc na pewno to wszystko trzeba wytłumaczyć. Wiem, że trener Nawrocki pojechał do Włoch, żeby rozmawiać z tymi podstawowymi zawodniczkami, no ale Asia Wołosz mówiła w wywiadach, że jeżeli ona dostanie powołanie, to ona oczywiście przyjedzie na kadrę i tutaj nie ma mowy, żeby ktokolwiek rezygnował, więc takie straszenie, że wymienimy na kadrę juniorek, no to też nie powinno mieć miejsca bytu, bo też trochę szacunku do tych zawodniczek, które poświęcają swoje zdrowie i parę miesięcy życia prywatnego na to, żeby grać dla reprezentacji, bo my wiemy, co to znaczy grać 10 miesięcy w klubie, nie mieć wolnego i przez parę lat jeździć na reprezentację, bo to jest dużo zdrowia swojego i też nasi bliscy to mocno odczuwają. Dobrze, to zamykamy temat kobiecych środków i myślę teraz przejdziemy troszkę do męskiej, żebyśmy chociaż mogli troszkę, Daniel, poczuć
właśnie tej odmiany, tego rodzaju siatkówki. A propos jeszcze trenerów, ty powiedziałeś w jednym z wywiadów kiedyś, że Vitali Heinen to jest taki człowiek, taki trener, o którym słyszałeś wiele dobrego, ale też który ma bardzo fajne podejście do zawodników i mówi prosto w twarz to, co uważa, a nie zawsze się z tym spotykałeś w różnych miejscach swojej kariery. Myślisz, że to jest gość, który nas poprowadzi do tego upragnionego mistrzostwa olimpijskiego? No mamy wszystko, żeby zdobyć medal olimpijski, bo ja też mówiłem przed mistrzostwami Europy, że Polska jest faworytem do złotego medalu, ale najtrudniejsze spotkanie na wielkiej imprezie jest mecz półfinałowy. Mówię, że każdy medal będzie sukcesem i niestety tak się zdarzyło, że graliśmy z gospodarzem, ze Słowenią, która zagrała kapitalne spotkanie i niestety tego meczu nasza reprezentacja nie wygrała, ale ten medal został przywieziony do Polski i to jakieś tam potwierdzenie naszego poziomu, dlatego ja też bym przed Igrzyskami Olimpijskimi nie chciał wybierać na naszych zawodnikach presji, że tylko złoto, tylko złoto. Pamiętam Zbyszek Bartman, który jechał do Londynu po wygraniu Ligi Światowej, nas interesuje tylko złoto. No. Ja wiem, Igrzyska Olimpijskie to zresztą to jest inna w ogóle impreza. To jest... Tak, ale który sportowiec by powiedział, mnie interesuje trzecie miejsce, bo mnie interesuje czwarte. No wiadomo, że każdego... Ale wielu mówi, że jedzie powalczyć, wiesz jak to jest, powalczyć. Okej, okay, ale... Wiesz, ale wiem, ale rozumiem, o co ci chodzi, ale bez sensu też dmuchać balonik, prawda? Dokładnie tak, realnie trzeba ocenić sytuację. Moim zdaniem polska reprezentacja przed Londynem nie miała, moim zdaniem, takiego potencjału, żeby mówić o tym, że jedziemy po złoto, ale ta reprezentacja ma potencjał, żeby mówić o tym, że jedzie po medal i bez medalu, kiedy ta drużyna przyjedzie, to będzie moim zdaniem porażka, ale trzeba też pamiętać o takim czynniku zdrowie. Ci zawodnicy na razie są zdrowi, grają w klubach i tak dalej. Nie daj Boże, jakby posypały nam się dwie nasze strzelby, które grają w Lidze Włoskiej, powiedzmy Leon i Bartek Kurek, no... Te plany trzeba zdecydowanie zmienić i trzeba pamiętać, że na Igrzyskach Olimpijskich jest jeden najważniejszy mecz, mecz ćwierćfinałowy i tam się wszystko może zdarzyć. A propos jeszcze trenera Heinena, faktycznie to jest facet, który jest bardzo uczciwy w stosunku do swoich zawodników. Nie mówi zawodnikom tego, czego zawodnicy chcą usłyszeć od trenera, czyli zawodnicy lubią oczywiście usłyszeć same dobre rzeczy na swój temat. Trener mówi realnie, uczciwie, ocenia sytuację. Z tym musisz nad tym musisz popracować, ty się nie nadajesz, ty jedziesz do domu i tak dalej. I to uważam, że to jest kluczowe. Albo nawet jako do rozgrywającego, nie powie walcz, tylko powiesz, ty jesteś pierwszy, ty jesteś dla mnie drugi. Dokładnie. Taka jest twoja rola w zespole, a nie mówisz walcz, może spróbujesz wywalczyć miejsce w podstawowym składzie i wtedy to jest też taka niezdrowa atmosfera. Mamy dwóch równych rozgrywaczy, będzie grał w ten, co ma lepszą formę, takie gadanie. Ale czy tutaj nie będzie największym problemem jednak selekcja, wybór, bo tak jak już wspomnieliśmy, te kłopoty, bogactwa troszkę, trzeba będzie wybrać, tak? I czym tu się kierować rzeczywiście? Jakie tutaj czynniki powinny decydować? Ja jeszcze a propos trenera Heinena. Ja, kiedy byłem zawodnikiem, powiem szczerze, że nie chciałbym takiego gościa, który lata mi tutaj przy linii bocznej i cały czas macha mi rękoma i tak dalej. Na pewno mi by to nie pomagało na boisku, ale ci zawodnicy, którzy mają tego trenera, są bardzo szczęśliwi. Naprawdę ten trener oddaje im serce na talerzu, jest w każdego dnia, w każdy trening bardzo zaangażowany i myślę, że to jest podstawowe. Faktycznie tam jest bogactwo nieprawdopodobne naszej reprezentacji. Pamiętajmy, trener Heinen pomija Bednoża. Bednoża, który gra w wielkim klubie w Modenie. I ten Bednoż, nie wiedzieć czemu, nie jest na ostatnią imprezę nie był powołany. Myślę, że coś tam się musiało wydarzyć. Może charakterologicznie, wydarzyć, ale ten chłopak myślę, że ma też wszystko, żeby grać w reprezentacji, ale trener właśnie. To pokazuje, że dobiera odpowiednio ludzi. Poziom sportowy poziomem sportowym, ale dobiera ludzi, którzy będą na przykład akceptowali swoją pozycję w zespole. Słuchaj, będziesz czwartym przyjmującym, będziesz wchodził na zagrywkę, będziesz zadaniowcem. A czy Bartek Bednoż na przykład by chciał taką rolę? Być może tu jest problem. Heinen też obserwuje, jak się zachowują zawodnicy nie tylko na sali treningowej, tylko jak się zachowują na posiłkach, w autokarze, poza boiskiem i no, też zbiera informacje i później też to jest, ma duży wpływ. Wiem na o tym, że bez tego być może on to robi. On obserwuje tych ludzi właśnie. No rzeczywiście, słuchajcie, to tak zgrabnie przejdziemy teraz do fazy grupowej panów, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów. Perugia z Vitalim Heinenem i Wilfredo Leonem zmierzy się w grupie z drużyną warszawską, która niedawno, parę dni temu dosłownie, pozyskała sponsora tytularnego.
No i drużyna, która przewodzi naszej lidze, która nie przegrała jako jedyna jeszcze spotkania, świeżo po zwycięstwie na terenie Zaksy, to na pewno też podbudowuje. I teraz jak patrzymy na tę grupę, tam jeszcze się rozstrzygnie, czy Zagrzeb, czy Lizbona, do tego dochodzi Tur. Co powiemy o tych szansach i o tej postawie właśnie stołecznych siatkarzy, no bo ludzie Anastasiego naprawdę te apetyty nam teraz rozbudzają bardzo, bardzo mocno. Najprawdopodobniej w grupie D wystąpi Lizbona, która wygrała wczorajsze spotkanie z Zagrzebiem 3-0. Wszystko się zanosi, że ona wskoczy do tej grupy, wskoczy do Ligi Mistrzów. We wczorajszym spotkaniu Zaksa prowadziła 2-1, ale przegrała u siebie spotkanie z drużyną z Warszawy 2-3. Z drużyną, moim zdaniem, która ma powinna mieć największy potencjał w lidze. Tak jest moje zdanie. Mówię powinna mieć, bo jeszcze nie gra ich główny atakujący, który miał kontuzję, ale z tego co się Udrys wraca do treningu, z tego co się orytuje i z tego co słyszałem. I gra tam król na ataku i z tym atakiem różnie bywa. I tym większy szacunek dla drużyny z Warszawy, że są w stanie tak jakby schować swoje ułomności sportowe, że tak powiem, i rozwiązują te problemy w inny sposób. I przede wszystkim środkowi grają bardzo dobrze, ale dwa lewe skrzydła, Tili i Kwolek, który, powiem szczerze, nie sądziłem trzy lata temu, że ten chłopak zrobi taki potencjał. Miałem wrażenie 3 lata temu, że to jest zawodnik rozwinięty, on będzie takim dobrym ligowcem. Każda drużyna, każdy trener będzie go chciał, ale nie sądziłem, że on zrobi taki postęp i będzie liderem warszawskiego zespołu. No oczywiście chciałbym podkreślić też rolę Piotra Nowakowskiego. No niestety każdemu z nas lata lecą i ja nikomu bym nie chciał wieku wypominać, ale Piotrek Nowakowski to jest światowy poziom cały czas. W przedostatnim meczu 17 punktów na bardzo trudnym terenie w Zawierciu, MVP wczoraj. Bardzo trudne spotkanie w Kędzierzynie, Piotrek Nowakowski 15 punktów i naprawdę myślę, że w tym momencie jest to MVP sezonu. Wiem, że to jest za wcześnie, bo to dopiero tam kilka kolejek, ale naprawdę klasowy zawodnik, który ma niesamowity poziom sportowy, ale myślę, że to jest gracz, którego każda szatnia potrzebuje. To jest człowiek, który jest w stanie rozładować każde napięcie i myślę, że to jest duży sukces pana prezesa klubu z Warszawy, Piotrka Gacka, któremu się udało ściągnąć tego zawodnika. Pokładał te klocki, te puzzle Andrea Anastazji, natomiast mamy zmianę trenera, jeśli chodzi o ekipę Jastrzębskiego Węgla. Nie ma tam już Roberto Santilliego. To też grałeś, prawda? Pod jego... Tak. Wodzą w Olsztynie? Tak, tak. Jeden z lepszych moich trenerów, którego miałem, spotkałem na swojej drodze. Dobry trener, jeszcze lepszy człowiek, bardzo dobry człowiek. Kiedy człowiek, sportowiec ma jakieś problemy, zawsze mógł do tego człowieka pójść i on zawsze starał się pomóc. Jastrzębski Węgiel wygrywa dwa ostatnie spotkania, wygrywa z Suwałkami 3-0 i wygrywa z Bydgoszczą 3-2. Ale w komunikacie klubowym my czytamy, że niesatysfakcjonujący poziom gry i brak oczekiwanych wyników sportowych decyduje o tym, że trenera Santilliego już tam nie ma. Na razie trener od przygotowania fizycznego Luke Reynolds, takim tymczasowym. Coś wiecie, kto tam wyląduje? Milena, ty coś słyszałaś? Na razie może zdradzisz, jak przy okazji prezesa trenera przed moment? Ja już raz wygadałam się, więc teraz trzeba język ze zębami. Myślę, że w tym oświadczeniu wszystko zostało napisane i faktycznie tak jest. Drużyna gra poniżej oczekiwań i błąka się po boisku, mają problem z pewnością siebie, szukają rytmu meczowego. Trener Santilli zmieniał bardzo szybko Konarskiego, Kampę. To są zawodnicy, którzy muszą się czuć ważni dla tej drużyny, a jednak po dwóch, trzech błędach tam był zjazd do tak zwanej bazy. I myślę, że ta drużyna boi się grać, a to jest najgorsze, co może być, kiedy sportowiec wychodzi na boisko i nie czuje tej pewności siebie i ma duże obawy przed przeciwnikiem, a przede wszystkim przed własnymi wyborami. I myślę, że dlatego trener Santilli też stracił pracę. No to będziemy czekać na nazwisko jego następcy. Za parę dni, dosłownie za paręnaście, rusza faza grupowa Ligi Mistrzów.
przepraszam, niestety mój telefon cały czas milczy. Milczy? A to wiesz, teraz może masz ciszony. Jak skończymy audycję, to nie wiadomo, jak będzie. Ankara, Marseille i wielki Zenit Kazań w tej grupie. Zobaczymy, jak poradzą sobie siatkarze Jastrzębskiego Węgla. No i mamy jeszcze grupę F, w której wystąpią mistrzowie Zaksa Kędzierzyn-Koźle, Friedrichshafen i Nagroselare. Tam dojdzie jeszcze drużyna soligorska bądź z Nowego Sadu. Milena, jak to widzisz? No, Zaksa pokazała się w tamtym sezonie z bardzo dobrej strony. No, to jest grupa no, chyba dla nich najłatwiejsza, jaka by mogła być. No, inni trafili chyba najlepiej trafili, tak. No, inni trafili je gorzej, więc jak najbardziej mogą wyjść z tej grupy i my na to liczymy. W tym sezonie Zaksa dużo szczęścia, ale pamiętamy rok temu, na kogo trafiła Zaksa. Modena. Na Modenę i na Civitanową, tak? Dobrze pamiętam. I, więc tak, jest ten balans. Jest ten balans w życiu, jest równowaga. Musi się równoważyć, się zgadzać i w tym roku Zaksa, jak nie wyjdzie z tej grupy, to będzie moim zdaniem wielka porażka. Rok temu mówiliśmy, że to będzie cud. Tutaj jest mus. No dobrze, słuchajcie, to będziemy czekać na to, jak te spotkania będą przebiegać, jeśli chodzi o panów w fazie grupowej Ligi Mistrzów i potem miejmy nadzieję dalej z polskimi drużynami, oby, prawda? No oczywiście, no, zawsze trzymamy kciuki za polskie drużyny, 3 zespoły są, więc może któraś. Rzuca się w oczy, jak patrząc na te grupy, no brakuje zespołu, który od kilkunastu lat grał w Lidze Mistrzów czy w europejskich Scrabble. A, musiałeś tu oskrzeczeń wrzucić? Nie, ale rzuca się w oczy, co by jeszcze nie mówić. Jeszcze jak powiesz o Kochanowskim, to już może wykończyć dzisiejszą audycję. Przyjdzie do niego czas. Ile razy mistrzostwo ze Skrą? 3? 5. 5? Tak, 2 mi zabrałeś już. Ale nie było pięć w sumie wszystkich? Jeszcze były z... Nie, w sumie to było 8, bo jeszcze 3 razy na plaży zdobyłem. Aaaa, dobra. I jestem wicemistrzem Pucka w siatkówce plażowej. Powiem ci, że ciężko, naprawdę ciężko się doliczyć. A w Pucku duża konkurencja. Duża konkurencja. 2 pary startowały. 18 sezonów i prawie 500 meczów rozegrałeś. No jesteś takim rekordzistą i zdobywcą... I dalej bym mógł. 3600 punktów. Pewnie bym dał radę, powiem szczerze. Patrząc na niektórych środkowych, jakbym się tam przygotował 6-7 tygodni, to w jakimś tam ogonie w tabeli... To samo myślę, jak widzę naszą teraz polską ligę, że też jeszcze bym mogła. Mogłem odpalić. Oczywiście. No, słuchajcie, to ja czekam. Z przyjemnością was się zawsze oglądało. Chciałbym powiedzieć, że mamy z Miloną tak fajną pracę i nam się tak dobrze tutaj pracuje, tak, w Kanale Plus, że nie mamy zamiaru... Nie mamy zamiaru zmieniać otoczenia. I można sobie porozmawiać na różne tematy. Słuchajcie, miło to słyszeć. No cóż, powoli będziemy kończyć, bo wy macie jeszcze dzisiaj poważną robotę do zrobienia. Wieczorem, tak jak mówiliśmy, magazyn, w którym z Żelkiem Rzeżyńskim wszystko sobie podsumujecie, opowiecie pewnie jeszcze dokładnie, porysujecie, pokażecie. Poanalizujemy taktycznie tutaj. W kółko i krzyżyk pogramy. Tak, tak, tak. Wiem, że teraz Milena, poza tym, że zajmujesz się Miłoszem bardzo mocno, to jeszcze z przyjemnością analizujesz, tak? Taki nowe hobby twoje. Tak, z dzieckiem na piersi, które śpi, w prawej ręce komputer, w lewej notatnik, więc wszystko tutaj ogarniam, i jak syn mi pozwala, ale pozwala. Myślałem, że Milena powie, analizuje zachowanie dziecka. Tak. Wszystko analizuje, bo kobieta musi mieć podzielność uwagi. Intuicja, więc... podzielność uwagi, tak, kobiety są najlepsze zawsze, tak. Prawda. Ale oczywiście. Tego się trzymamy. Słuchajcie, dziękuję bardzo. To była wielka przyjemność tutaj z wami sobie porozmawiać. Dziękujemy państwu. Milena Sadurek. Dziękuję. Daniel Pliński. Dziękuję państwu. I miłego dnia. Miłego dnia życzymy. Gabriel Waliszko. Kłaniam się. Do zobaczenia.